Poligon zawodowych sprzedawców. Badanie potrzeb klienta, uzupełnienie. Zadawanie właściwych pytań wiąże się bezpośrednio z tematem badania potrzeb, ponieważ najprościej jest zbadać potrzeby klienta pytaniami. Oczywiście możemy zakładać pewne rzeczy, natomiast zadajemy pytanie nie żeby zakładać, tylko żeby wiedzieć, jak wyglądają problemy klienta i potrzeby klienta. Kiedy tak naprawdę i w jakim celu możemy zadawać pytania badające potrzeby? Możemy to robić wykonując badanie rynku, możemy to robić, kiedy wykonujemy do klienta pierwszy telefon, możemy to robić na samym spotkaniu oraz wśród klientów, którzy już kiedyś od nas coś kupili i chcieliby ponowić zakup. Zadanie pytania na badanie potrzeb trzeba skonfrontować sobie z kwestią celu, czyli jaki jest cel danego pytania. Jeżeli celem jest zbudowanie raportu, jest zbudowanie zaufania, jest pokazanie firmy jako bardziej konkurencyjnej w stosunku do innych firm, które działają na rynku, to powinno być dopasowane zarówno do treści, jak i do formy pytania. Jak pracować z ludźmi i jak pracować z tym, czy zadają właściwe pytania? Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć, będąc handlowcem albo też kierownikiem zespołu, jak wyglądają odpowiedzi na te zadane pytania. Bo nie chodzi o zadawanie pytań, tylko chodzi o to, aby uzyskiwać odpowiedzi. I powinniśmy analizować nie tylko pytania, ale również to, jak na dane pytanie odpowiedział klient oraz jaka była późniejsza reakcja handlowca, ponieważ w sytuacji, kiedy na przykład handlowiec zadaje pytanie, to jak u Państwa wygląda budżet? Na co klient odpowiada? Tutaj przyjrzyjmy się, jakie są odpowiedzi. No wie Pan co, no wolałbym poznać najpierw ceny. I handlowiec wyciąga cennik i mówi, wie Pan co, no ceny wyglądają w ten sposób, tak? No to ja nie jestem w takim razie zainteresowany. Albo to, wie Pan co, to proszę mi przesłać ceny na maila. W sytuacji, kiedy handlowiec mógłby zadać uszczegóławiające pytanie, to jakie są potrzeby, żebyśmy mogli określić, ile to będzie Pana kosztowało, bo ja nie wiem, czy rozmawiamy o propozycji za 500 zł, czy za 50 tysięcy. Jesteśmy w stanie bardziej zbadać tą potrzebę klienta, bardziej zbadać ten problem klienta, zadając pytanie uszczegóławiające. Czyli druga rzecz odnośnie zadawania pytań, bardzo ważna, to jest to, aby pytania były uszczegóławiające. Jak już mamy te cztery cechy właściwości pytania, to w przypadku badania potrzeb powinniśmy zastanowić się nad tym, jak bardzo powinniśmy zadać pytanie uszczegóławiające, jak bardzo w głąb powinniśmy wejść. Jeżeli mamy pytania dotyczące zadawania potrzeb, to również powinniśmy rozpatrzyć temat od strony tak zwanej wbity handlowej. Jeśli chodzi o wbitę handlową, kluczową kwestią jest to, aby być przygotowanym zarówno ze swojego produktu, jak i od strony znajomości rynku oraz od strony kompetencji negocjacyjnych.